Witam Cię na ostatniej już lekcji kursu edycji zdjęć, dzięki któremu zrobisz pierwsze kroki w Adobe Photoshop Lightroom oraz nauczysz się, jak obrabiać zdjęcia na własnym komputerze, gdziekolwiek jesteś. Dziś pokażę Ci, jak zapisać obrobione zdjęcia na dysku Twojego komputera. Cześć, ja nazywam się Paweł Słowik i jest mi niezmiernie miło, że oglądasz ten kolejny, ostatni już odcinek kursu podstaw Adobe Lightroom. Jeśli nie widziałeś poprzednich odcinków tego kursu, to warto, jeśli jesteś początkujący, zacząć oglądać ten kurs właśnie od odcinka numer 01. Linki do playlisty z wszystkimi odcinkami znajdziesz w opisie tego filmu. Widzę też, że duża część moich widzów nie jest subskrybentami kanału, tak więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a interesujesz się fotografią i edycją zdjęć, to warto właśnie teraz przycisk subskrybuj kliknąć pod filmem, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów. Zapraszam Cię też do oznaczania zdjęć na Instagramie hashtagiem Inspiruję ze Słowikiem. Będziemy mogli wszyscy zobaczyć, jak idzie Wam nauka Lightroom i edycja zdjęć. Przejdźmy teraz zatem do Adobe Lightroom. Teraz jak już przeszliśmy przez cały proces selekcji, edycji zdjęć w programie Adobe Lightroom, pokażę Ci, jak wyeksportować te zdjęcia, które obrobiłeś, jako pliki JPEG. Zobaczmy, mamy powiedzmy to pierwsze zdjęcie, zaznaczamy sobie je, klikamy tutaj tą ikonkę na górze, która ma napis Share, czyli udostępnij, i tu mamy różne opcje eksportu tego zdjęcia. Mamy tu Export, mamy opcję Share i Connections. Mówiąc od tych rzeczy, których nie będziemy poruszać w dzisiejszej lekcji, czyli to jest Connections, Adobe Portfolio. Adobe Portfolio jest to serwis, z którym możecie stworzyć sobie własną stronę z własnymi zdjęciami. Jeśli będzie zainteresowanie, myślę, że mógłbym stworzyć też kurs, który pokazałby, jak stworzyć taką stronę i jak ją przygotować. Jeśli macie abonament Adobe Lightroom, Adobe Portfolio jest w tym abonamencie. Następna opcja jest to Share. Tu możecie oczywiście zdjęcie udostępnić, możecie udostępnić cały katalog. Możecie też ostatnią opcją, czyli Share Edit, dodać to zdjęcie, które tu zaznaczyłem, do opcji tutaj Discover, żeby inne osoby mogły zobaczyć Waszą edycję oraz tą edycję ewentualnie sobie zapisać, ten preset, który stworzyliście, jeśli taką opcję udostępnicie. Klikamy sobie tu Share Edit, pokażę Wam, jak to łatwo, szybko zrobić. Teraz tu możecie sobie napisać na przykład jakiś tytuł tego zdjęcia. Ja napiszę Dolomites w opisie, na przykład. Także jedno zdjęcie z mojej wycieczki w Dolomity w 2020 roku. Możecie to napisać po polsku, po angielsku, jak Wam się podoba. Wybieracie tutaj sobie kategorię. W moim przypadku na pewno będzie to jakaś kategoria Nature. Co my tu mamy jeszcze? Travel pasuje jak najbardziej. I Landscape też jak najbardziej. Możecie wybrać tu opcję Enable Save as Preset. Wtedy inne osoby po obejrzeniu Waszej edycji będą mogły zapisać sobie to zdjęcie, ten preset edycji jako swój własny i wykorzystać go na swoich zdjęciach. Możecie, jeśli chcecie, udostępnić też lokalizację. Ja niekoniecznie, jeśli robię jakieś zdjęcia wszystkich lokalizacji, chcę je udostępniać tak publicznie. Jeśli ktoś mnie spyta i widzę, że jest rozsądnym fotografem, to jak najbardziej takie lokalizacje udostępniam. Ale nie chciałbym, żeby było tak, że ktoś, że robię fajne zdjęcie i potem zjawia się dokładnie w tym samym miejscu miliony innych osób powtarzających dokładnie ten sam kadr. Bo jeśli bym ja mieszkał tutaj, a ci ludzie tu mieszkają, w niektórych domkach wynajmują te domki, nie chciałbym, żeby się tłumy turystów z Instagrama czy z innych mediów społecznościowych kręciły i robiły mi zdjęcia tutaj okolicy. Tym bardziej, że to jest teren prywatny i jeśli tam zajedziecie tak jak teraz i przejdziecie raz, drugi, nikt Wam nie zwróci uwagi, jakby tam się zjawiły tłumy. Ktoś ten teren może zamknąć, także include location info, ja bym raczej zostawił odznaczone. I tak przygotowane zdjęcie możecie po prostu kliknąć Share. To zdjęcie zostanie dodane do funkcji Discover i inne osoby będą mogły zobaczyć to zdjęcie, skomentować, polubić i ewentualnie zapisać
sobie ten profil. Zobaczcie, dostajecie też link, którym możecie skopiować, podzielić się nim na Facebooku, Twitterze. Bardzo fajna opcja, zobaczcie, od razu to zdjęcie też się pojawia tutaj u mnie. Mogę je kliknąć, jeśli to jest dosyć nowe zdjęcie, trzeba chwilkę poczekać, ale tak jak tu, zobaczcie, od razu widzimy wszystkie kroki po kolei. Ktoś może sobie obejrzeć, jak to zdjęcie obrobiłem. Część rzeczy tu da się wyczytać, niektóre rzeczy, jeśli są używane jakieś dziwne ustawienia, jest trudno dosyć zobaczyć. Można zapisać sobie je jako preset na samym końcu. Bardzo, bardzo fajna opcja. Inne osoby mogą polubić Wasze zdjęcia w Waszym profilu, zobaczyć tą Waszą edycję. Wróćmy do naszych zdjęć i do naszego eksportu. Teraz kolejna opcja tutaj to jest eksport, czyli zapisanie zdjęcia jako plik JPG albo inny. Macie tu opcję Custom Settings, JPEG Small, JPEG Large. Od razu tu macie, zobaczcie, podane rozmiary, czyli tu macie JPEG Small, czyli 2048 pikseli, 90% jakości. To jest świetny rozmiar, żeby opublikować zdjęcie na Instagramie, na Facebooku, do internetu po prostu. Pełne rozdzielczości JPEG w rozmiarze full size i 100% quality, jeśli potrzebujecie. Macie też możliwość wyeksportowania oryginalnego pliku i użycia ostatnich ustawień, jeśli eksportowaliście jakieś zdjęcie i za chwilkę klikacie drugie i chcecie je wyeksportować dokładnie w tych samych ustawieniach, klikacie wtedy Previous Settings albo po prostu Ctrl-E skrót. Ja Wam teraz pokażę opcję Custom Settings, czyli budujecie swój customowy eksport. Klikamy Custom Settings, otwiera nam się nowe okno. I zobaczcie, w tym oknie mamy tu różne ustawienia. Możecie tu sobie zobaczyć te ustawienia presetów, czyli Small, widzicie, macie Large i Export Original. Ja po pierwsze tu nieistotne wybieram sobie Small, bo ja sobie go zmodyfikuję. Wybieracie File Type, możecie JPEG, TIFF, DNG albo Original plus Settings, czyli oryginalny plik z ustawieniami. Ja wybieram JPEG. Rozmiary, dimensions, tu wybieram full size, chyba że chcecie podać w pikselach rozmiar, którym chcecie wyeksportować. Zakładam, że eksportujecie te zdjęcia do własnej prywatnej galerii na przykład i potrzebujecie je w oryginalnym rozmiarze, czyli klikamy full size. Jeśli eksportuję zdjęcia do własnej prywatnej galerii na użycie w przyszłości do oglądania, w większości przypadków używam 80%, czasami 90%, nigdy 100%. 100% nie ma sensu. Ma sens w przypadku, kiedy to samo zdjęcie za chwilę otwierałbym w innym programie do edycji. Wtedy mogę wyeksportować je jako 100%. Jeśli to zdjęcie już jest finalne, nie będę z nim nic robił, jest tylko moim zapisem archiwalnym, które chcę udostępniać innym, 80% będzie ok. Kolejna opcja to jest Include Watermark, czyli dodanie swojego takiego znaku wodnego, podpisu. Zaznaczamy tą opcję. Mamy tutaj, zobaczcie, taki trybik, który sobie klikamy i wchodzimy w dodatkowe ustawienia. Mamy tu dwie opcje takiego znaku wodnego. Tekstowy, czyli wpisujecie sobie tutaj jakiś tam tekst, na przykład Paweł Słowik, albo możecie podać linka do swojej strony, na przykład www.słowik.eu, copyright, czy chcecie tu wpisać jakąś datę na przykład, to już zależy od Was. Dodatkowo możecie wybrać sobie tutaj też czcionkę, klikacie ten ząbek, otworzy Wam się lista, możecie tutaj z tej listy wybrać sobie jakąś czcionkę, wybierzmy sobie na przykład Sofia Pro Soft Light, mamy tą czcionkę. Dodatkowo wybieracie sobie tutaj styl tej czcionki, możecie wybrać, jeśli czcionka ma jakieś inne style, na przykład regular, bold, to już zależy od Was. Ja wybiorę w tym przypadku Bold. Macie tu opcję Rotate, czyli pozwala Wam ta opcja obrócić Wasze logo w pionie, do góry nogami, zależnie gdzie będziecie chcieli to logo umieścić na przykład. Ja wolę w prawym dolnym rogu to z loga umieszczać w większości przypadków, także zostawię tak jak jest. Możecie wybrać kolor tego tekstu, czarny lub biały, zależnie od Waszego zdjęcia. Opcję macie tutaj rzucenia takiego cienia pod tym tekstem. Dokładnie. Ja tego cienia nie lubię. Dodatkowo możecie wybrać właśnie tutaj, w którym miejscu to logo ma się znajdować. Jeśli chcecie na przykład jakiś dodać watermark, żeby ktoś Wam nie skopiował zdjęcia, wysyłacie mu tylko jako podgląd, możecie dać tutaj dosyć duże takie logo z napisem właśnie coś takiego. To już zależnie od Was. Małe logo proponuję umieszczać w tym rogu. Takie nie za duże, żeby się nie za bardzo nie rzucało w oczy, a żeby było widoczne.
Możecie tu wybrać też przezroczystość tego napisu, jaką chcecie mieć. A przypuszczam, że najlepsza jest to opcja około 80%. Wtedy napis jest dużo delikatniejszy. Możecie ten napis przesunąć w pionie i w poziomie kawałek, jeśli chcecie, żeby delikatnie odstawał od tego rogu. Dokładnie tak jak teraz. Możecie też wybrać opcję Graphics i tutaj wgrać swoje logo, tak jak ja zrobiłem. Jest to plik PNG. Najlepszy będzie plik PNG po prostu z przezroczystością w tle. I wtedy też to logo możecie wybrać, w którym rogu ma się zmieścić. Możecie wybrać rozmiar tego loga, czyli możecie zastosować sobie tutaj dowolny rozmiar, jaki Wam pasuje. Możecie wybrać tu przezroczystość oraz przesunięcie od tej prawej albo dolnej krawędzi w tym przypadku, które też czasami się przydaje. Jeśli pasuje Wam to logo, klikacie Down, wracacie wtedy do opcji eksportu i teraz macie tu jeszcze opcję More Options. Tu możecie wybrać, czy chcecie wyeksportować wszystkie metadane, które są zapisane w pliku, czy tylko ustawienia takie, które mówią, kto jest właścicielem tego pliku. Jeśli udostępniacie plik, w którym macie zapisane swoje prywatne jakieś dane, na przykład nazwiska w hashtagach, albo na przykład macie zapisaną lokalizację i nie chcecie tej lokalizacji udostępniać jakiejś osobie, wtedy możecie wybrać copyright only. Jeśli eksportujecie zdjęcia dla siebie, oczywiście wybieracie all metadata. Wybieracie tu file naming, czyli nazwę pliku. Może być to oryginalna lub custom name, wtedy możecie tu napisać nazwę i numer startowy, jeśli wy eksportujecie wiele plików. Ja tu wybieram original w tym przypadku. Macie tutaj jeszcze wyostrzanie takie eksportowe. Ja często nie korzystam z tego. W większości przypadków 99,9 jest to known. Jeśli muszę zastosować jakieś wyostrzanie, stosuję to wyostrzanie już bezpośrednio wcześniej na pliku, bezpośrednio w Lightroomie. Dodatkowa opcja, ostatnia, jest to przestrzeń barwna tego pliku. Standardowo, jeśli eksportujecie zdjęcie dla siebie do internetu, będzie to sRGB. Jeśli nie wiecie, po co mielibyście eksportować w innych opcjach, to nie musicie tego robić. Stosujecie tylko i wyłącznie sRGB. Jeśli w jakimś przypadku będziecie robić wydruk jakiegoś zdjęcia i będziecie potrzebowali wyeksportować zdjęcie w profilu barwnym Adobe RGB albo w innym, wtedy możecie ten profil oczywiście użyć, ale jeśli eksportujecie tylko dla siebie, na własne odbitki, jakiś eksport robicie zdjęć albo do po prostu internetu, wtedy sRGB będzie najlepszym wyborem. Jeśli zastosujecie na przykład Profoto albo Adobe RGB i wrzucicie to zdjęcie do internetu, ono może dziwnie wyglądać na różnych urządzeniach. Jeśli tak już tutaj wybierzecie wszystkie ustawienia, klikacie Export One Photo i podajecie lokalizację, gdzie ten plik ma być eksportowany. Potem klikacie Export po prostu. Ja nie będę eksportował teraz tego zdjęcia. Jeśli chcecie wyeksportować więcej zdjęć, po prostu zaznaczacie zdjęcia, które chcecie wyeksportować, na przykład te 4. Klikacie jeszcze raz Export, wybieracie sobie JPEG Small na przykład albo Custom Settings i teraz wyeksportujecie tu wszystkie 4 pliki. Ten przycisk, zobaczcie, tu zmienił się na Export for Photos, czyli eksportujemy 4 zdjęcia, podajecie miejsce gdzie, wybieracie ten folder i te pliki, zobaczcie, są już eksportowane. Tu macie w rogu napis, który mówi Wam, że eksportują się pliki 4, teraz wyeksportowały się 3 z 4, macie postęp. Jeśli one zostaną wyeksportowane, od razu wtedy będziecie mieli tutaj zakończoną operację. To już wszystko w tym podstawowym kursie edycji zdjęć w Adobe Photoshop Lightroom. To było piękne 9 lekcji, które wspólnie spędziliśmy. Mam wielką nadzieję, że ten kurs był przydatny dla Ciebie i dowiedziałeś się czegoś, co przełoży się na Twoją sprawniejszą edycję zdjęć w Adobe Lightroom w przyszłości. Będzie mi miło, jak udostępnisz ten kurs na grupach fotograficznych, w których uczestniczysz. Może innym początkującym fotografom też przyda się wiedza zawarta w tym kursie. Oczywiście będzie mi miło też, jak dasz łapkę w górę, napiszesz komentarz pod filmem i zasubskrybujesz kanał. Pomoże mi to w dalszym rozwoju. W komentarzu możesz napisać, jakie dalej zagadnienia chcesz, abym poruszył w kolejnych filmach dotyczących Adobe Lightroom na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!